Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam zdradzić mój tajemny trik, słuchajcie, który dosłownie niedawno odkryłem, ponieważ sam miałem niedawno taki problem i na pewno mieliście lub możecie się spotkać z takim problemem, że po prostu wasz Windows Update przestanie działać, nie będzie chciał z wami współpracować i nie będzie chciał zrobić wam aktualizacji następnej, czy po prostu sprawdzić, wiecie o co mi chodzi? Pokażę wam może. Klikaliście zaktualizuj system Windows Update, a i tak nie chciał wam zrobić aktualizacji, co nie? Przed chwilą na własnej skórze przekonałem się, że mój trik działa. Naprawdę jestem gigantycznie w szoku, że to serio działa. No ale cóż, no postanowiłem się z wami podzielić, od razu nagrać ten film, bo jak widać Windows Update już działa, już się zaktualizowało. Więc tak, słuchajcie mnie uważnie. Klikacie znaczek Windowsa plus R. Wpisujecie tutaj reg edit. Ja tego nie będę już robił, ponieważ mam otwarty taki plik. Tutaj, w tym miejscu. I patrzcie. Jeszcze sobie musicie wpisać tutaj. Klikacie sobie, wpisujecie usługi. I wyskoczy wam takie coś. Zapewne jeśli nie będzie wam działał ten Windows Update, nie będziecie mieli tego Windows Update'a, tak? Tylko będziecie mieli takie gówno, że tak powiem, za przeproszeniem. Windows Update Medic Service. Więc tak, słuchajcie, ja wam zalecam to wyłączyć, czyli dajecie wyłączony, ale raczej nie będziecie mogli tego ruszyć. Nie zostawiacie ręczny, nie uruchamiacie tego, bo to jest syf jakiś, nie wiem w ogóle co to jest. I tutaj mam coś takiego. Tego jeszcze nie będziecie mieli, bo właśnie ten plik chcemy odzyskać, tak? Bo Windows Update nam nie działa. Tutaj macie całą moją ścieżkę w rec edicie, jak należy to odnaleźć. Klikacie sobie hack local machine, system, current control set, services. Następnie zjeżdżacie gdzieś tam na sam dół i szukamy tego pliku, chwileczkę, już go mówię. Też go nie znam na pamięć, VUA serve jakoś tak się to nazywało. O, tutaj mamy VUA serve. Klikacie prawym przyciskiem myszy i usuń. Lub w anglojęzycznym komputerze będziecie mieli delete po prostu. Usuwacie to. Potem możecie wyjść. I tutaj udostępniam wam ten plik, który odtworzy wam na nowo cały ten Windows Update, bo usunęliśmy plik z tym Windows Update'em, że nie, zniknie nam całe to, tak? Całe ten miejsce, cały ten panel, cały, wiecie o co mi chodzi. I ten plik wam odzyska ten panel. Jest on świeży panel Windows Update'a. Klikacie w niego. Klikacie tak. Robicie restart komputera i Windows Update powinien już ładnie, sprawnie działać. To jest cała magia. Ja ten plik wam dam w opisie do pobrania. No i co, no? Bawcie się dobrze, nie? Trzymajcie się. Zostaw łapkę w górę. No i cześć!